Tak mówi Pan. Ja prowadzę was po drodze, po której kroczyć macie. Bo tylko ja jestem tym, który może właściwie poprowadzić was. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Wielu powołanych jest, ale mało wybranych. To ja daję wam to, co darmo z łaski otrzymaliście. Darmo otrzymaliście i darmo dawajcie. Przyjdźcie, kupujcie za darmo, pomnażajcie. Mówię wam, przyjdźcie. Dzielcie się tym, co otrzymaliście. Nie trzymajcie w ukryciu, tylko dawajcie. Bo kto ma i pomnaża, będzie mu dodane. A kto ma i chowa to, co ma, to będzie mu zabrane. Dlaczego ja, Pan Bóg wasz, posyłam was, a wy nic nie robicie? Bo mówicie, że wierzycie, ale nie ufacie mi. A polegacie wciąż na sobie. Ja mówię i wydaję rozkaz i posyłam słowo swe, które jak deszcz zrasza ziemię i ziemia wydaje plon i wydaje owoc. A wy jesteście toporni jak synowie przekory, a zatwardziało serce wasze. I myślicie sobie ponad to, kim jesteście, i zastanawiacie się w sercach swoich, czy na pewno Pan tak powiedział, czy na pewno Pan nas posyła. Ile jeszcze będziecie trwać w swoim uporze? Ile jeszcze nie będziecie ufali mi? Ci, co dopiero poznali mnie, a idą składać świadectwo, potykając się i okradając mnie z mojej chwały, już lepiej wyglądają niż wy w swoim uporze. Bo ci działają w swojej nieświadomości, a wy już zgnuśnieliście przez wasze poznanie mnie. A tak naprawdę to nie chcecie poznawać mnie i chodzić moimi drogami, tylko po swojemu, tylko nadal w uporze. Tylko znów powiecie, tak powiedział Pan, i wykonamy to, co Pan zamierzał, a nawet palcem nie kiwniecie. Dużo wiecie, a mało robicie. Co wy robicie, mówi Pan, i odpowiedzcie mi przed moim świętym obliczem. Nie poddajecie się mojej woli, aby służyć mi, a stoicie w miejscu. Ile jeszcze, mówi Pan. Ufajcie mi, bo ja jestem, mówi Pan. Ufajcie mi, bo ja tak powiedziałem. Nie jestem tak, jak wy mówicie i zmieniacie zdanie. Ja jestem, mówi Pan. Ja mówię słowo i tak jest. I nie cofam się. Dlaczego boicie się tego, co na waszej drodze, kiedy moja prawica podtrzymuje was? Czy nie powiedziałem, że będziecie deptać wroga? Że będziecie deptać wszelkie dzieła diabelskie w mojej mocy i chwale? A wy jak pies podkulacie ogon ze strachu i zapominacie, że ja jestem. Ja jestem do końca waszych dni, bo tak wam powiedziałem. A wy o tym zapomnieliście? Mówicie, że wiecie, ale co z tego? Bo nie poddajecie się mi, abym ja był z wami. Tylko trwacie w uporze i chcecie działać swoimi siłami. Mówicie, że wiecie i słuchacie, ale tak, jakbyście byli głusi, bo nie ufacie mi. A ja powiedziałem, że jestem. Ja jestem z wami, jeśli wierzycie i ufacie. A nie opierajcie się na swoim rozumie, bo zgubicie się i poginiecie jak ślepi w ciemności. A to ja i moje słowo jest dla was jak pochodnia. Bo ja jestem światłością świata, a wy jesteście już nie z tego świata, tylko moimi sługami. To dlaczego lekceważycie słowa swojego Pana, skoro mówicie, że ja nim jestem? Dlaczego się oszukujecie? Stańcie w prawdzie. Wyznawajcie wasze winy, aby łaska moja obfitowała. Dlaczego się nie przyznajecie? Przecież to ja, Pan, znam na wylot wasze serca i myśli i zamiary. Upamiętajcie się i oczyśćcie z tego wszystkiego, a ja wszelki brud na waszych szatach zamienię w biel.
i święta moja krew oczyści was, i wszelka ścieżka kłamliwa, i każda droga krzywa zostanie sprostowana w świętości, sprawiedliwości i prawdzie, która was wyzwoli z wąskich przestrzeni i wprowadzi na niezmierzoną głębię i poznanie w mocy mego imienia. Korzystajcie, a nie ociągajcie się, bo czas mojego przyjścia przybliża się. Umacniajcie się w potężnej mocy mojej i poznaniu. Zacznijcie chodzić zgodnie z moimi słowami, a nie upierajcie się na swoim, bo poginiecie sami. Pogrążycie się w ciemności przez upór swojego serca. Nie zatwardzajcie serc waszych jak ci, którzy już poginęli w nieposłuszeństwie swoim. To moje silne ramię podpiera was i to ja za was walczę. Poddajcie się i nie opierajcie na swoim poznaniu. To ja kieruję waszymi krokami po twardym gruncie, a nie po bagnie. I umacniam wasze stopy jak nogi jelenia. To ja posyłam słowo swe, które ratuje mój lud od zguby. Słuchajcie mnie i wryjcie sobie moje słowa w sercach waszych. Nie odchodźcie od nich ani na lewo, ani na prawo. Posłuchajcie mnie, aby wam się dobrze żyło. Nie utrudniajcie sobie tego, co mówię w prostocie. Cierpliwie znoście to, co was spotyka, a nie szemrajcie jak ci, którzy poginęli na pustyni. Nie narzucajcie sobie za dużo i nie narzekajcie, bo wierzgacie sami w tym wszystkim i odzieracie się. Uniżcie się i pokornego poprowadzę do rzek wód żywych, a pysznych i szemrających przez pustynię, aby zobaczyć, co jest w sercach ich i wypalić to, co jeszcze nie zginęło, abyście nie pogubili się w tym, co ma nadejść i udźwignęli to wszystko, aby was nie przygniotło. Wierzcie mi i ufajcie. Powtarzam wam, wierzcie mi. Ufajcie, a nie zawiedziecie się, mówi Pan. Ufajcie sobie nawzajem i wierzcie. I wyprzedzajcie się w okazywaniu miłości. Nie wywyższajcie się jeden nad drugiego, bo tak jak ja uniżyłem się, i tak i wy między sobą. Bo to, co się wywyższa, będzie poniżone, a to, co uniża, będzie wywyższone, mówi Pan. Abym błogosławił wam. Zwlekajcie z siebie starego człowieka.